Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest druga sesja z Final Fantasy X HD Remaster. Tak, to jest to. Tak więc no, dzisiejsza sesja będzie dwugodzinna. Nagrywam ją przed moimi wykładami, więc będzie zarąbiście. Kurde. Tak więc no, a powinienem te dwie godziny zrobić standardowo chyba? Jest 9, ja mam na 12 iść, więc gdzieś tak. Po 11 się skończy. Przestań kurde tak biegać, co ty masz do powiedzenia? Nie dorośnę, zostanę graczem baseballa! Już, jak już to piłką zostaniesz. Tak więc no, przy okazji, fajna sprawa. Pokażę wam coś. Widzicie, mogę się przesuwać normalnie po tej planszy cholernej. Dlaczego? Bo mam pada. Kupiłem sobie. Widzicie pewnie po przycisku status, że jest Y, ale ja pierdzielę, będę musiał się przyzwyczajać do tego. Ponieważ no, pad jest od SteelSeries. To jest mój dom i nie ruszę się stąd, choćby nie wiem co. I ten, no i przycisk, układ przycisków ma podobny do tego Xboxowego. A jako, że bardzo dużo gram na 3DS-ie, to przyciski są odwrócone. A i B oraz X i Y, więc to będzie zabawne. Hey, you awake? Captain Walker's waiting for you. Ten co siusiaka nie ma, dobra. Tak więc no, myślę, że nic raczej innego nie zrobiłem, jeżeli chodzi o tą grę. Wszystkich polewelowałem wcześniej, więc... Idziemy, kurde! Są jakieś te... skrzynki dla mnie? Wezmę, połażę po domach ludzi i pokradnę... O! Wybacz mu, proszę, został zainfekowany toksynami. Jeśli powie ci coś obraźliwego, nie bierz go na serio. Napój razy trzy. Na co się gapisz? Co ja na wystawie jestem? Spadaj, koleś. Dobra, spadnę razem z waszymi potionami. Hell yeah! Kurde. Tak więc no, co tam u was słychać? Bo u mnie raczej wszystko ok. Tak przy okazji, czy mi się zdaje, czy framerate trochę czka? Dzięki pomocy Lady Yuny nasi ukochani sięgnęli już za światów. Chwała Jevonowi za jego błogosławieństwo. Religia. Tak więc no, co teraz powinno być? A, tak, przecież. Ah, there you are. Be said, Aurochs, huddle. On to the temple. Synchronizowany stok. High Summoner O'Holland used to live in the Kilika Temple. A, to teraz też świątynia będzie, o kurde. Lord O'Holland was once a great blitzer, you know? Walker. Hmm? Praying for victories, all good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Tyle ludzi poumierało. This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain. Suffering. Only the game matters. No, rozumiem, ale jednak tutaj tragedia się stała przed chwilą. Whatever you say. I Titus ma trochę racji. Right? Jeżeli chodzi o to. Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Okej, okay, już przypominam sobie, co teraz trzeba iść i zrobić. Znaczy no, ta dżungla, nie? Przy okazji. Mogę tutaj jakiś... armory kupić czy coś, proszę? Jest jakiś sklep? Chyba powinien być, o ile dobrze pamiętam. Tak sądzę. Nie? Dobra, nie. Damy sobie radę bez armorów, kurde. Dobra. Robimy nowe dane zapisu, ponieważ co sesję będę to robił. Bo mi się tak chce. What's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. Yuna, what? There's no time for jokes, yeah?
He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Ale zapierdzielam wszystkich moim mieczem. I just want him nearby. What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... Chyba zmienię rozdzielczość. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Nie pokazuj mi jego dupy! Czasami kamera w tej grze jest do niczego. Szczerze wam przyznam. Czy mi się zdaje, czy naprawdę w tej grze jakiś ten... klatki... gubi czy coś, czy mi się wydaje. Muszę zmienić rozdzielczość. Dałem na nieco wyższą niż zwykle, ale... ustawienia systemu... Może powinienem, kurde, zatrzymać nagrywanie na razie, tak. No i wróciliśmy. Tylko jest pewien problem. Nie pokazuje mi rozdzielczości, więc nic nie mogę z tym zrobić. Tak więc no, w takim razie trochę fajerwerki zmniejszymy. Jakoś tekstur, aliasing, może być razy 4. O. Nie, nie wychodź z gry. No, mam nadzieję, że to coś pomoże. Au! Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. Jednak jest but dość słaby. But when Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn fiends' abilities. Czasami. Hey, sounds cool! Tak więc no, tak jak powiedziałem wcześniej, on może używać lanceta po to, by uczyć się ich umiejętności, ale to liczy się jako overdrive. Czy tam fervor. Samo w sobie jest raczej bezużyteczne, ten lancet. No, może na początku gry do ładowania MP, ale później zdecydowanie nie. Oj, proszę bardzo, tutaj furia może skakać, kto co miał wcześniej i tą pestkową armatę ma. Kurde, nie widać tego myszki? Ja pierdzielę. Dobra. Nie będę marnował tego na nim. Okej. Okay. A mogę zmienić w tym tutorialu ludzi? Mogę, dobra. Tak. Chociaż może to zaczerpnienie było w oryginale. Przynajmniej w wersji europejskiej. Nie ubijesz go? Dobra. Tak więc no, jak się chce, to może używać się tylko trzech postaci, albo wszystkich naraz. Ja tam szczerze mówiąc wolę używać wszystkich naraz, bo nigdy nie wiadomo, która postać nam się przyda. Każda z nich jest Capri, halt! The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. Rozwalmy go! This one before. Remember, discretion is the better part of valor. Dobra, jak sobie chcesz. Co jest napisane? Rzarstworece. WC. Tak więc no, co tam u was słychać, ludzie? O kurde. Zaczerpnij zdolności. Gień! Moim kijkiem. Tak więc no, bo u mnie... szczerze mówiąc, nie jest aż tak fajnie. Kurde, rok akademicki się zaczął. Pudło. Teraz... Tak, tak, rozumiem. Okej, okay, tak? Tak. Tak więc no, a w sumie ty możesz ich atakować. To co ja chciałem powiedzieć, to no, kurde, w mojej szkole po prostu, jeżeli chodzi o administrację, to jest coś nieporozumienie jedno wielkie, ponieważ
Ty, Mruz. Ta jego. Ponieważ, kurde, walnęli mi dwie ten... dwa... te... Make way! Jak to się nazywa, kurde, nie lekcje, tylko wykłady. W tym samym momencie, jednego dnia, o tej samej godzinie, więc będę musiał to, kurde, zmienić, bo jak nie, to będę miał wpiernicz. Mam nadzieję, że mogę to zmienić, bo z tymi debilami to nic nigdy nie wiadomo. Tak więc no... Jak wczoraj się o tym dowiedziałem, to normalnie się wkurzyłem i tyle. Na całe szczęście mam moją herbatę. Victory for now. Kurde, szybko oni te levele zdobywają, tym lepiej dla nas. Zdolności. Tak. Tak więc no, tak jak powiedziałem, będę... chyba powiedziałem. Będę... Scout. Co to scout? Przedmioty. Ekwipunek może. Scout. Okej, okay, to jest ten... Lałaki, dobra. Tak, ekwipunek w tej grze jest bardzo fajny, ponieważ... bronie i zbroja to raczej takie... o, ty nic nie masz? Okej, okay, dobra, trzeba będzie ci kupić. Bronie i zbroja to jest tak jakby... to są skórki, że tak powiem. Nie podwyższają ci statów. Znaczy, no, mogą podwyższyć staty, ale raczej na tym się nie skupiają. Skupiają się bardziej na dodatkowych umiejętnościach, no nie? To jest naprawdę fajną sprawą, moim zdaniem. Dobra, nie ubiłeś. Całe szczęście. To jest, moim zdaniem, bardzo fajną sprawą, bo... No. W sumie tak kupywać nowy ekwipunek cały czas, to trochę takie mech. Wydawanie kasy nie wiadomo na co. Jedna, druga Mruz. Dobra, niech będzie. Yuna i... W sumie możesz po prostu zaatakować i tyle. Zdolności... Nie, dobra. Czarna magia, ogień... Nie, woda. Dobra, już wszyscy ekspa dostaną. Tak, no... Szczerze mówiąc, wystarczy sobie kupić ekwipunek z dobrymi rzeczami. No i później może z czymś innym, ale o tym jeszcze nie powiem, bo spoilery. I jesteś ustawiony na całą grę! O, chwila! Myślałem, że tam skrzynka była. Ale nie było. Tak więc no, jeżeli chodzi o eksplorację, to będę trochę eksplorował w tej grze. Tak sądzę. Tak. Zdolność. Zaczerpnij many. Piorun! Zap, zap, bycz! O kurde. Okej. Okej, okej. Tak więc no. Nothing to fear! Heroes here! Cicho sieć. Titus, Romek i Atomek. Tak więc no, nie, zaraz, co ja zrobiłem? Wodę trzeba było użyć. Zap, zap, bycz. Ta. Fizyczne ataki go wykończą. Ale dobrze pamiętam, tutaj gdzieś boss będzie. Miał być! Miał. Przedmioty. Tak, może w takim razie powiem coś, nie coś o samej grze, ponieważ dziesiątka jest całkiem, to powiedzieć, jakby to powiedzieć, peculiar po angielsku, ale po polsku nie wiem, specjalna, tak jakby z innymi części, porównując do innych części finali, ponieważ o kurde. Ty bierz, chociaż nie. Tak. Ciebie. Dobrze, nie zabił, nie zabił. Całe szczęście. Czarna magia, nie. Zdolności.
Tak więc no, chodzi mniej więcej o to, że w oryginalnej wersji tej gry były nieco różnice między wersją amerykańską i japońską oraz europejską. W sumie no, z japońska też taka trochę specjalnie była. Specjalna! Więcej chodzi o to, że najpierw była wersja oryginalna, wyszła w Japonii, w Ameryce. Później my, Europejczycy, dostaliśmy taką wersję rozszerzoną tej gry, dodającą parę dodatkowych spraw, jak na przykład dodatkowi bossowie i na przykład planszę sfer ekspercką, którą nieraz pewnie widzieliście. Używałem, przecież ją ustawiłem, nie? A w Japonii i w tym... w Ameryce była domyślna. A później ten, nasza wersja europejska została wypuszczona też w Japonii jako wersja international. No i tyle, kurde było. Ale też oczywiście... Tak, tak, wiem, rozumiem, cicho sieć. Tak więc no, Europejczycy byli tak jakby trochę, że tak powiem... kurde! Czemu słów nie mogę odnaleźć? Za wcześnie, kurde, wstałem. Tak czy owak, no, Europejczycy byli specjalni i tyle. Specjalnymi płatkami śniegu byliśmy. No ale ten, teraz jak ta wersja HD została wypuszczona, to... Newbie here! Sorry! No, wszyscy mają ten, tak jakby wersję definitywną tej gry. Ta czarna magia, woda, teraz pamiętam. Moja herbatka jest, kurde, już zimniejsza. Hell yeah. Pierść otrucia. Chyba dla Lulu będzie. Nie? Nie? A. Osłona, dobra, zawsze coś. Przynajmniej trucizna już nam jakoś zawsze może wkurzyć, nie to coś ślepota u Lulu. W tym ekwipunku. Kurde, ja bym wolał się rozejrzeć. Moment, jak to było, że się wyłączało walki? Co z tymi ustawieniami wypierdzielać? Funkcje specjalne. O mój Boże! O mój Boże! F3. Dobra. Znów. F3. Brak, dobra. Na razie brak, bo tutaj chciałbym się rozejrzeć. Bez żadnych niepotrzebnych przeszkadzaczy typu psz, rozwalanie się z tego ekranu. Ja pierdzielę! Powinienem się wyspać do jasnej cholery dzisiaj! A nie robić elpa, bo pieprze 3 po 3. Czy wy już wcześniej tu nie byliście? O mój Boże. A tutaj kurde wychodzi na to, że nie ma nic do znalezienia, ja tylko czas straciłem. Wygląda na to, że nie ma tu nic do znalezienia, a ja tylko czas straciłem. Tak więc wracamy do tamtego poprzedniego miejsca i włączamy walki. Fuck this shit. Ale no, co mogę jeszcze o tej grze powiedzieć? Ta gra ma też sequel, Final Fantasy X-2. Ale wiecie, co wam powiem? Ten sequel to... jak lubicie aniołki Charlie'ego i lubiliście Final Fantasy X, to... No właśnie, kurde, rozwalimy go normalnie, Tidus, uspokój się. Ile on ma, kurde, HP, żeby na niego wysyłać Aeona do kurwy nędzy? Rzeczywiście jesteś nowicjuszem. Tak więc no, zamknij się i pozwól pro-playerom ogarnąć całą sytuację. Bo jak nie, to wszystko się rozpierdzieli na... rozpierdziel. O kurde, krytyk! Tak, fajne jeszcze jest to, o tym, o czym nie powiedziałem chyba wcześniej, ale pewnie widzieliście. Można tutaj zmieniać broń i zbroję i można uciekać
ale to ucieknie tylko jedna osoba. Więc jak chcemy naprawdę dobrze uciec, to należy użyć zdolności Tidusa, którą powinien poznać za niedługo. Jak ogarnę sfer grid. Tam plansze sfer, mówmy kurde po polsku, bo to tłumaczenie po polsku. Ja pierdzielę. A jeszcze fajne jest to, że u nas w wersji europejskiej na PS2 dostaliśmy też dodatkową płytę CD z tym, jak to się nazywa, wywiadem ludźmi, którzy tworzyli tą grę. Stone Steps have a history, you know. Dawno jej nie oglądałem, muszę ją ogarnąć jeszcze raz. Może fajne tidbity znajdę. Będę mógł się z wami nimi podzielić. Czego się śmiejecie, kurde? A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready! Przechytrzyłam was. Ah, huh? Hey! Nie stój jak baran, biegnij! Cześć. Kids. Ona ma 18 lat. Jesteś brutalem. Zero koci miętki dla ciebie. Dopóki nie zmienisz swojego nastawienia. Kara musi być. Ścigamy się dalej? Okej, dobra. Ta walka chyba jest fajna, o ile dobrze pamiętam. Znaczy no, walka jak walka, ale no, możemy też atakować z tyłu nas. Jest fajne, o. I jeszcze zmienia się kamera. Dramatyczne, ale dobra. Chwila, więc jak to działało? Trzeba najpierw ich rozwalić. Dobra, zdolności. Ta, żeby już było. Ha! Powinienem go zaatakować. Woda go regeneruje, a reszta go... Dobra, więc tylko ogień zadziała. Cholera! Fuck! No tak, przecież on ma tą piłkę lodową. Temu to nie działa zbyt dobrze. Normalnie, czarna magia! Czemu to zawsze muszą być macki? Okej. Miał być! O. No. Czy Brotherhood atakuje wodnymi atakami, czy zwykłymi? Zaraz zobaczymy. Okej, zwykłymi. Znaczy, zwykłym! Fuck! Rzeczywiście ta gra trochę gubi klatek. Trzeba będzie to ogarnąć potem. Gień! Chociaż nie powinna, kurde, do jasnej cholery. To jest gra z 2001-2002 roku. Może? Chwila, gdzie to? Zobaczymy. Nie! Myślałem, że coś się uda. Dobra. Podatny na ogień. Smaż się w piekle. Gdyby tak... Czemu nie? Pestki ze słonecznika są dobre, zjedz je sobie. Ja lubię pestki słonecznika. Ja pierdzielę, idź do kosmetyczki, niech z tymi paznokciami coś ci zrobi. W sumie czy te buffy... Nie, się nie przydadzą te buffy. Lepiej po prostu pieprznąć go raz a dobrze. Super! Dobrze wiedzieć. Ta Lulu musi zostać, bo ona rozpierdzieli go na zbity pył.
Ty może uciekaj. Ta, zmienimy ci chociaż nie, zaraz zobaczymy. Dobra, normalne obrażenia dostaniesz. Tak. O nie! Jak śmiesz. Ta sukienka była nowa. No już zaraz będzie po nim. Sato? Czy to jest jakieś danie? Włoskie? O fuck. Ty może lepiej zaatakuj. Łaka cię uzdrowi. I kiedy zdobije, mam nadzieję. Zaraz, przecież mogliśmy jej ferworu użyć, ale ze mnie debil. Ups, sorry. Dobra. Chociaż z drugiej strony, po co używać przedmiotu, jak można zrobić to? Tak. Kurde, ale ten pad jest dobry. Ma zarąbisty krzyżak i to mi się podoba. Już go testowałem z Tekkenem. Przyznam wam szczerze, że całkiem fajna sprawa. Do widzenia. Tak więc no, ogólnie, jeżeli chodzi o trudność w tej grze, to Final Fantasy X wcale aż takie trudne nie jest, szczerze wam powiem. Ale no, w pewnym momencie trudność wzrasta i to mocno. Gdzie moje levele? Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Dzięki, umiem wymachiwać mieczem. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from sin's body and are left behind in its wake. Chwila, wszystko się nagrywa, chwila. You gotta be quick. Okej, dobra. Moment when Waka told me I had talent in battle. I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. O, jest, udało się. Kto ma trzy ten? Kimari ma trzy. Czemu masz trzy? Dostałeś expo w ogóle? Jeden. Następny level, jeden exp. Do jasnej cholery. Chwila, przy okazji, jak już jesteśmy tu, to... A pójdę na górę. Może tam będzie ten, sfera z zapisu. Od razu sobie HP zregenerujemy. So, they got fiends in Zanarkand too. Just a few. It's a big deal when one shows up, though. Hey, since one of you believe me about Zanarkand anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like a thousand years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Że kłamie? Sin didn't take Chapu anywhere. Ah. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. No raczej skoro jego szczątki zostały, to... No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. Ja pierdzielę, Lulu to suka. I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. No raczej nie, ewentualnie pewnie sami nam o tym powiedzą. Czas na kolejny klasztor. Opis przejścia mam w pogotowiu, tak więc nie będzie źle. I zaraz jak ktoś mi powie, że używasz opisu przejścia, co ty odwalasz?
Chcecie, żeby to trwało nie wiadomo ile? Mój czas jest cenny. Ja tutaj mam... Chcę w 2 godziny zrobić jak najwięcej. A siedzenie, kurde, nakładanie kul i pchanie bloków trochę zajmuje.